Tuż po zakończonej termomodernizacji spółdzielczymi wieżowcami na osiedlu Sobieskiego zajęli się pracownicy administracji. Najpierw w lipcu odświeżenia pomieszczeń zsypowych doczekał się blok numer 402. Aktualnie prowadzone są prace w stojącym po sąsiedzku budynku o numer mniejszym. Tu są dwa pomieszczenia administracyjne, gdzie są pojemniki pod lejem na odpady. I drugie pomieszczenie też jest wystawione pojemniki, żeby nie wchodzić do środka. Przez drzwi są okienka w drzwiach. No i trzeba było to wyremontować, ponieważ blok jest docieplony, wymienione drzwi wcześniej, tak żeby to wyglądało estetycznie. Mając na względzie koszt robót, za zsypowy lifting wzięli się spółdzielczy konserwatorzy. Tak po prostu wychodzi taniej i co ważne, wcale nie gorzej. Ze względu na charakter pomieszczeń wiele lat codziennej eksploatacji zostawiło w nich swoje widoczne ślady. Najpierw trzeba było to zmyć, bo to zabrudzone te ściany były w środku i sufity. Potem zagruntowanie, malowanie farbą emulsyjną i olejną lamperię. No i drzwi, okienko, tam jedno jest i dwoje drzwi też na brązowo. W sumie to wygląda nieźle. Jak zapewnia osiedlowa administracja, prace w budynku 401 zakończą się jeszcze w tym miesiącu. Co ciekawe, chociaż pomieszczenia zsypowe są integralnymi elementami każdego wysokiego bloku, mieszkańcy mogą je wykorzystywać w inny sposób. Na osiedlu Sobieskiego dzieje się tak nie od dzisiaj. Część jest zagospodarowana na 501 przez lokatorów i jest altanka pobudowana na życzenie lokatorów. Na 117 to samo jest. Są zagospodarowane na lokale użytkowe. I altanka jest wybudowana, która będzie jeszcze w tym roku wyremontowana zgodnie z planem. Dopóki nie wyrażą takiej chęci, lokatorzy z bloków 201, 401 i 402 śmieci wyrzucać będą po staremu. Na spółdzielczych osiedlach terenów zielonych nie brakuje, jednak ten znajdujący się przed budynkiem numer 44 przy ulicy Norwida jest wyjątkowy. Jest ogrodzony, rośnie tam kilkadziesiąt rodzajów roślin ogrodowych, a przy wytyczonych alejkach stoją ławki. W ogródku znajduje się również niewielkie oczko wodne. Od 23 lat opiekuje się nim mieszkanka bloku Halina Kruszewska. To jeszcze z mężem jak żył. Najpierw się zaczęło pod oknem. Rośliny się rozrastały, no to więc człowiek chciał, żeby tego, no to się prosiłam o pozwolenie administracji spółdzielni, pozwolono mi. I tak od małego kółeczka coraz to było większe. Lokatorzy finansowali piętego na krzaki, kupowali, ja kupowałam i to tak powstało. Najpierw o ogródek przed blokiem pani Halina dbała wspólnie z mężem. Później zaczęła ją wspierać sąsiadka, a ostatnio w jego utrzymaniu pomaga Rada Osiedla Jagiellońska. Rada Osiedla postanowiła włączyć się tutaj, żeby trochę reaktywować, pomagać w stosunku do tego ogródka, bo tak piękna rzecz. Pani tutaj, co mieszka, zrobiła naprawdę, no niech kamera przejedzie, jak to pięknie wygląda. I chcemy trochę pomóc tej pani. Szczególnie w sprawach administracyjnych. Najbardziej to bym chciała, żeby mieć tutaj w środku wodę, żeby mogła każdą roślinę, którą przesadzę lub dosadzę, żeby mogła ją podlać, a nie czekać aż deszcz spadnie, bo to jest nierobota. Wygląda jednak na to, że nie będzie to takie proste. Okazuje się bowiem, że część mieszkańców bloku 44 patrzy na to niezbyt przychylnym okiem. Woda idzie z rozliczenia blokowego i my płacimy za to jako lokatorzy. Jak chce pan prezes ogródek, czy ta pani, niech sobie podłączy w domu do swojej baterii i niech podlewa. A teraz woda jest okropnie droga, prawda? I jeszcze my będziemy wodę marnować na jak tu jest piach po prostu, że co dzień może padać i mało tego deszczu. Czy faktycznie podlewanie tego kawałka zieleni tak dużo kosztuje? Administracja osiedla twierdzi, że taka opinia jest mocno przesadzona. No oczywiście, żeśmy sprawdzili, ile tutaj jest zużywanej wody na polewaczkach, czyli na tych ujęciach, gdzie podlewa się wodę dookoła całego budynku, wszystkie krzewy, nie tylko ten ogródek. Więc jeżeli w skali roku przez ostatnich parę lat wynosi to w granicach 70 zł, cały teren, nie tylko ten ogródek, no to naprawdę to nie są jakieś takie pieniądze,
dla których mielibyśmy nie utrzymywać tego tutaj ogródka. Bo jeśli się tego nie zrobi? Będzie tutaj albo jakieś klepisko, albo wszystko zostanie zniszczone. A jak tutaj sami Państwo widzą, jest ławeczka, jest tutaj brameczka, która nie jest przecież na klucz zamykana, więc tak naprawdę każdy ma tutaj dostęp, każdy może wejść. Tylko fajnie jeszcze by było, że zamiast odpocząć, to jeszcze żeby po prostu troszeczkę lokatorce pomóc. Zarówno Rada Osiedla, jak i administracja zapewniają, że wtorkowe grabienie, pielenie i sprzątanie ogródka przed blokiem 44 nie było akcją jednorazową. Nie, będziemy mieli to pod swoją opieką. Będziemy się tutaj konsultować z panią kierownik, z panią Beatą. Będzie nam tutaj mówiła, co mniej więcej możemy tutaj jeszcze zrobić. Także na pewno nie odpuścimy tego ogródka, jak ja to nazwałam, jordanowski nasz ogródeczek piękny. Jeżeli jest jakaś rekultywacja terenu, dokupujemy ziemi, czy dokupujemy jakieś krzewy przy innych blokach, czy ewentualnie nawet przecież mamy firmy, które pomagają, to możemy ewentualnie poprosić tutaj o pomoc, żeby nas ukierunkowały, co, gdzie przesadzić, czy może coś dosadzić, może zmienić jakieś rośliny, jak podcinać drzewa. Także wydaje mi się, że na pewno tutaj będziemy pani Halinie pomagać. Jak ta współpraca się rozwinie, przekonamy się z pewnością za kilka miesięcy. Wtedy okaże się też, czy ogródek przed blokiem 44 będzie jednym z najładniejszych terenów zielonych na osiedlu Jagiellońska.